Wśród zawodników Legii wychodzących do meczu z drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego nie było jednego z lepszych zawodników drużyny mistrza Polski, a do niedawna zawodnika ŁKS-u Tomasza Wieszczyckiego. Tomek bardzo dobrze nam się prowadził, jest naszym jednym z lepszych zawodników. No, przez szacunek i w podzięce dla ŁKS-u, że nam potrafił wypożyczyć tego człowieka, najlepszego zawodnika u siebie. No, nie chcieliśmy, żeby Tomek dzisiaj grał. I nawet przez to, że 15 lat grał w ŁKS-ie, że no, byłoby trochę nie fair nas, Legii, w stosunku do ŁKS-u. Czego najbardziej obawia się pan ze strony Łódzkiego Klubu Sportowego? Ja myślę, że chłopcy, którzy ze mną trenowali i teraz przyszli do ŁKS na pewno będą chcieli się pokazać, będą chcieli pokazać się, że akurat mieli szansę grać w moim zespole i w zasadzie najwięcej się ich obawiam. Nie po raz pierwszy już okazało się, że trener Janas jest dobrym znawcą futbolu. Co prawda pierwszy groźny strzał na bramkę Legii oddał Grzegorz Krysiak, ale po interwencji Szczęsnego i rzucie rożnym to właśnie były legionista Marcin Mięciel zdobył pierwszą bramkę dla ŁKS-u. Była to 9. minuta spotkania, a radość zawodnika ŁKS-u, dawniejszego legionisty, była wręcz ogromna. On chyba marzył o zdobyciu bramki w tym spotkaniu. Jak się okazało, Mięciel nie zamierzał na tym poprzestać. To spotkanie, a naszą relację w szczególności, można bez obaw nazwać Mięciel Story. Kilkanaście minut później wejście Mięciela w pole karne zostało zatrzymane przez bardzo brutalnie atakującego Krzysztofa Ratajczyka. Chyba powinien być rzut karny. Sędzia jednak jedenastki nie przyznał, a na boisku nadal trwała ostra walka. Znów Marcin Mięciel wygrał pojedynek główkowy z obrońcą Legii. Dubicki strzelił, ale Szczęsny zdołał wybić piłkę zmierzającą, zdawałoby się, nieuchronnie w okienko jego bramki. Jeszcze raz wspaniały strzał Daniela Dubickiego po podaniu Marcina Mięciela i znakomita obrona Macieja Szczęsnego. Legioniści sporadycznie dochodzili do głosu, ale rzadko udawało im się podejść pod pole karne ŁKS-u. Łodzianie, a w ich barwach na przykład Grzegorz Wędzyński oglądany przed chwilą oraz właśnie Marcin Mięciel, walczyli jak lwy. Wyrywali wręcz legionistom piłkę przed ich polem karnym. Kolejna akcja ŁKS-u, Daniel Dubicki i Mięciel sam przed bramką, niecelny strzał głową. Tego zawodnika można bez przesady uznać za najlepszego gracza spotkania ŁKS Legia. 9. minuta drugiej połowy spotkania, znów podanie Dubickiego do Mięciela i 2-0 dla ŁKS-u. Te dwie bramki byłego zawodnika Legii przesądziły, jak się okazało, o zwycięstwie łódzkiej drużyny. Chciałem się odegrać trenerowi Janasowi za to, że po prostu nie stawiał na mnie teraz, kupił Kucharskiego, Kubicę. Chciałem pokazać, że jestem lepszym zawodnikiem od nich. Strzeliłem dwie bramki, wygraliśmy ten mecz, to jest najważniejsze. To już trzeci mecz, w którym strzela pan bramkę. Myślę, że w ŁKS-ie się rozegrałem, zacząłem strzelać bramki, uwierzyłem w siebie i myślę, że co mecz będę tak strzelał. I na zakończenie naszego Mięciel Story bramka zdobyta przez zawodnika, który zastąpił Marcina Mięciela w zespole warszawskiej Legii, Cezarego Kucharskiego. 2-1 wygrał ŁKS, na nic więcej Legii nie było stać.